Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale do Diabła z grami, a my lecimy z konsolowymi wiadomościami, moi drodzy, czyli co poniedziałkowy przegląd newsów ze świata gier wideo. Let's go! Do Helldivers 2 mają dostać dodane mechy. Słuchajcie, gra okazała się być wręcz gigantycznym sukcesem, tak? No i tutaj nie ma co się dziwić, że twórcy dalej chcą ją rozwijać. Nie mamy dokładnej daty jeszcze pojawienia się mechów, ale jest to praktycznie pewne, więc wszyscy tutaj fani koszenia robali za pomocą swoich laserowych karabinów powinni być mega, alto mega szczęśliwi. Uwaga, uwaga, gry na PlayStation Plus na marzec. Będzie to Sifu, EA Sports 23, Hello Neighbor 2 oraz Destiny 2 The Witch Queen. No, tak tam, jak kto lubi. Problemy, słuchajcie, Final Fantasy 7. No, muszę wam przyznać, że generalnie rzecz biorąc na grę wylało się nieco hejtu. Co prawda oczywiście oceny są tutaj ekstremalnie wysokie, tak? Ale gra w trybie wydajnościowym, no, może pochwalić się bardzo rozmytymi momentami, teksturami, tak? Nie wygląda najlepiej. Muszę wam przyznać, że ja osobiście ogrywam wszystkie finale w trybie graficznym, tak? Wiem, jestem tutaj totalnym bluźniercą, jeżeli o to chodzi. No i generalnie rzecz biorąc mi się grafika podoba, chociaż jest widoczny downgrade względem poprzedniego części, ale też się nie ma z drugiej strony co dziwić, no bo tam, wiecie, Final Fantasy 7 Remake mieliśmy korytarzowe pomieszczenia, w sensie poziomy, a tutaj mamy bardzo dużo otwartych światów, więc w sensie takich, wiecie, otwartych, dużych map, więc no ta grafika potrafi momentami troszeczkę nie wyrabiać. Twórcy obiecują patche, tak? Ma być to na pewno naprawione. Trzymam za to kciuki, a sama gra, no muszę wam powiedzieć, że absolutny kosmos. Recenzja tej gry znajdzie się na kanale dopiero za jakieś 2 tygodnie. Nie będę w stanie tego grać szybciej, ale obiecuję wam, że na pewno w tym tygodniu powinien się pojawić odcinek z cyklu będę, w sensie w co teraz gram i tam mocniej wam opowiem o tym właśnie finalu, no bo żeby go zrecenzować, to muszę go przejść. A niestety, słuchajcie, playa mam w chacie i kurczę, ciężko mi, wiecie, grać w ciągu dnia, bo w tym tygodniu mam mega dużo roboty. Remedy, słuchajcie, wykupiło prawa do Control, tak? Czyli teraz możemy spodziewać się sequela. Bardzo fajnie, podobno Control jest super, muszę w końcu ograć jedynkę. Moi drodzy, właściciele Perfect Blue absolutnie zwariowali i w sklepie mamy teraz mega dobre promocje, jeżeli chodzi na przykład o Amiibo, tak? Tam są ceny rzędu 29 zł nawet za niektóre figurki. Sprawdźcie to koniecznie, ja dzisiaj byłem i 3 kupiłem. I jestem z tego powodu szczęśliwy. W ogóle obczajcie sobie, słuchajcie, sklep Perfect Blue, no bo teraz jest tam wielki wysyp naprawdę mega dobrych promocji. Link macie w opisie www.perfectblue.pl. Moi drodzy, Fossick Fuel 2 to gra first person shooter z dinozaurami, która, no, trzeba przyznać, że ma całkiem fajny pomysł, ale jakieś to wykonanie takie trochę dla mnie jest jakieś takie, kurcze, siermiężne strasznie. Generalnie rzecz biorąc, tytuł miał się ukazać już w tamtym miesiącu, ale mamy jakąś obsługę, więc czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, gra, która jest ekranem ładowania do GTA 5, to zajebisty komentarz, taki czytałem, czyli As Dusk Falls ma ukazać się na PlayStation 5, moi drodzy, w niedługim czasie. Sama gra jest taka gra tekstowa, w której będziemy mieli multum różnych dróg do celu, a całą akcję będziemy, że tak powiem, obserwowali na statystycznych obrazach. Trochę w to pograłem, ale też się nie mogłem w to wkręcić, jeżeli mam być z wami szczery. Moi drodzy, dodane zostaną klasyczne, czy w sensie już został dodany sklep do tego na 8, na pewno się zajebiście z tego powodu cieszycie i można w nim, uwaga, uwaga, kupić klasyczne klasyczne kostiumy ze starych Tekkenów dla postaci. Coś wspaniałego, przecież nigdy by nie chciał takich kostiumów wygrywać w grze, tak? No przecież lepiej za nie zapłacić. Expedition Armada Runner, słuchajcie, dostaje naprawdę mega wysokie oceny, to znaczy, że większość graczy bardzo lubi bruździć w błocie, tak? No, ja tam nie, ale spoko, rozumiem to jak najbardziej. Kochani, z tego Xbox Game Pass ma zniknąć 15 marca Ni no Kuni Wrath of the White Witch, fantastyczny japoński RPG o chłopcu, który próbuje uratować swoją mamę, coś naprawdę przepięknego. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji tego sprawdzić, no to ma na to teraz dosłownie kilka ostatnich dni. 100 lat, niechaj żyje nam. Switchowi oficjalnie stuknęło 7 lat. Kochani, słuchajcie, ja jestem z konsolą praktycznie od początku.
kocham Nintendo Switch na zabój, gram teraz właśnie głównie na nim, no ale przydałby się już nowy, nie? Tak czy inaczej życzymy wszystkiego najlepszego i miejmy nadzieję, że tych 100 lat ze Switchem nie spędzimy, tylko że na przykład jeszcze do końca tego roku i dostaniemy już nowy tytuł. Moi drodzy, jeżeli WarioWare było dla Was zbyt mało szalone, no to na pewno odpowiednio szalone będzie Super 56, czyli nowa gra tego typu, czyli wiecie, 56 małych gier, których każda z nich ma zupełnie inną mechanikę. No i generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, no sprawdźcie, jak lubicie. Ja tego typu tytułów nie lubię, ale wiem, że mają dość sporo fanów. Vampire Survivors otrzymał... Survivors, sorry, słuchajcie, miałem dzisiaj mega długi dzień. Otrzymał dodatek, w którym będziemy mogli udać się w kosmos. Nie ma nic lepszego niż strzał z laseru wampira w kosmosie, prawda? 20 lat Ninja Gaiden. Moi drodzy, jeżeli ktokolwiek z Was pamięta ten ekstremalnie trudny tytuł, no to powinien tutaj teraz otrzeć łezkę, w sensie z powieki nad tym, jak bardzo już jest stary. Ja do dzisiaj pamiętam doskonale premierę Ninja Gaidena 1. To były czasy, w którym ja miałem PlayStation 2 tylko, a mój kumpel kupił sobie właśnie Xboxa. Poszedłem do niego i jak zobaczyłem ten Ninja Gaiden, jak to wtedy wyglądało pod gier na PS2, to opadła mi po prostu kopara kompletnie. No, ale gry nigdy nie skończyłem. Aha. No i tak jeszcze ostatni newsik, słuchajcie, jako że ostatnio było troszeczkę mniej odcinków, to dzisiaj macie na kanale 2 konsolowe wiadomości wieczorem, a rano na kanał wleciała recenzja Persona 3, w sensie Royal Reload, więc śmiało Was zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami, na razie, cześć!